Do Nowego Jorku, za ocean, brawo! Dziękuję bardzo. I specjalnie dla gości z Nowego Jorku, Czarzanowe Czuciu. Czy pan już był? Jesteś Czarzanowe Czuciu. O, jeśli nie, to bardzo źle. Czy pan już zna miasteczko Czarnogórka Czuczy? O, jeśli tak, to dobry znak. Tam do baru nową drogę w Czerni Markę, tam się można na pewno zadać karkę. Tam są obyczaje, dziewczę Boże daje, bo to Czarnogórka ustnie zjada stan. Tam do baru nową drogę w Czerni Markę, tam się można pewno zalać krawkę. Bez to obyczaje, dziewczę Boże daje, bo to czarna noga ustny świata stan. Mówi raz ten duży do Różyna czes, że ten duży ciągle się Różyna czes. Jak się duży nośnie, tańczy długi ludzi, czes, długi, długi. To przybyły do nas ze samochodu, jako dar samochodu dla narodu. Tam dla marszala tańczy szantowala, czes, długi, długi. To się tańczy w barwy niesłychanie, bardzo boga na kolanie. A może na trzecie najświeższy nowiecie, czes, długi, długi. Tam do baru nowo nowy ciągnie matkę, tam się można na prawo zadać klatkę. Tam są obyczaje, dziewczę Boże daje, bo to czarna noga ustny świata stan. Tam do baru nowo nowy ciągnie matkę, tam się można na prawo zadać klatkę. Tam są obyczaje, dziewczę Boże daje, bo to czarna noga ustny świata stan. Miasteczku Czarnogórka Czuczu, bo jeśli nie, to bardzo źle. Czy pan już zna miasteczku Czarnogórka Czuczu? Bo jeśli tak, to dobry jest znak. I nie wie, ale szal, szal. Wielkiego lewo stworzyję, ale szalu, szalu wielkiego lewo stworzyję. I całe sukiennice, aż te czarne oczy, gdyby nie śpiewacie. Mówią mówi, o coś ty ją grał, o coś to czarne i gra mocno potowało. Słuchajcie, pan Roman, jeszcze jedną płytę, bo ona jest tak piękna, że jej muszę dać płytę. Wszędzie mocno do tramwaju nie wiem ja. Wszyscy krzyczą, wszyscy pchają na mnie. Proszę pana, proszę odejść, nie słysz brak. I to numer obojętnie daje znak. Ja naprawdę nie wiem, nie wiem co począć mam. Spóźniam się, zawsze gdzieś na niego pecha już ma. I do tego pada deszcz. Ale sobie najebać można, bo to w Krakowie nie podało. Trzeba by zawodu chyba własnie. Między linii tramwajowej trudnocie. Może by w zbawieniu ktoś mi pomóc chce. Jeśli tak, to powiem jej w sekrecie, że nie
jestem Mercedesa, maluszek kręci mnie. Ty też kochasz władzę. Macie Państwo godzinę czasu. 17.15. Proszę nam oddać do godziny 18, a potem o 18.15. Do gościa z Włoch piosenkę włoską. No to damy. Można? Panie Romeczku, pociągnij Pan troszeczkę, bo tutaj coś ten orzech, ten mikrofon do tłuczenia orzechów się popsuł. Dobra, 3-4. Daj Pan wstęp. I kongregacji kubieckiej krakowskiej. Żebyście byli zdrowi, mieli dużo pieniędzy, to proście lajkonika, żeby was uderzył, uwaga, w lewe ramię. Lajkonik każdego powinien na szczęście było uderzyć w lewe ramię. Róbcie państwo sobie z nim zdjęcia, on jeszcze pozostanie z nami, on nam jeszcze będzie potrzebny, a na razie należy do was. Do was proszę się robić z nim zdjęcia, na szczęście też, tylko nie pokazywać mężom, bo będą zazdrośni bardzo. Pan Antoni Madej odkrył recepturę tego chleba, która pochodzi z roku, uwaga, 1421. W roku 1421 biskup Wincenty Kadłubek podarował swoje dobra swoim poddanym na prądniku i tam wysiewano żyto i robiono ten chleb. Odtąd nazywany chlebem prądnickim. Patrzcie się, jak to wygląda wnętrze. Proszę się nie mylić. Nie chleb pochodzi z 1421 roku, ale receptura. Receptura. Musimy Państwu zdradzić tajemnicę, że ten chleb pan Antoni Madej zgłosił do Brukseli. Ją do ryżu, ją lasy, do zakonego mieć w lasy. Tam bez solu z tym dziś szedł. Jedzie pociąg jeden, drugi, zanim trzeci bardzo